Żabi Mnich to szczyt położony w bocznej grani odbiegającej od rysów w kierunku północnym. Jest odwiedzany przez taterników. Przy okazji przypomnę, że w rejonie Morskiego Oka dla działalności taternickiej, zaznaczam taternickiej, nieturystycznej, obszar udostępniony obejmuje fragment grani od Przełęczy Białczańskiej poprzez Rysy, Mięguszowieckie Szczyty i Cubrynę do Wrót Chałubińskiego wraz z boczną granią Mnicha. Omawianie topografii zacznę od południowego wschodu, gdzie po sąsiedzku znajduje się Żabi Szczyt Wyżni, za którym mamy ciężką przełączkę, spadową kopę oraz niżnie Rysy. Na prawo widzimy główną grań Tatr, która opada od niewidocznych Rysów w stronę Żabiej Przełęczy. Kolejne szczyty i przełęcze to Żabi Koń, Żabia Turnia Mięguszowiecka, Wołowa Turnia, Chińczowa Turnia. A następnie Czarnostawiańska Przełęcz, Czarny Szczyt Mięguszowiecki, Mięguszowiecka Przełęcz pod Kłopkiem, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Wyżnia Mięguszowiecka Przełęcz, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, za tym ostatnim wystaje Cubryna. Dalej mamy fragment głównej grani, która przez głaźną, dziurawą i szpiglasową czubę wyprowadza nas na szpiglasowy wierch. Od szpiglasowego wierchu na północ odbiega grań przez szpiglasową przełęcz, miedziane, marchwiczną przełęcz, opalony wierch na grzbiet opalonego, przez który biegnie widoczny szlak turystyczny z okolic Morskiego Oka do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Na zachodzie horyzont zamyka potężna grań odbiegająca od Świnicy po Wołoszyny. Granią tą na odcinku od Zawratu po Krzyżne poprowadzony jest szlak Orla Perć. Spośród bardziej wyrazistych szczytów wyróżnić możemy tutaj Granaty, Zadni, Pośredni i Skrajny, Orlą Basztę, Wielką i Małą Bucznową Turnię, Turnię Ptak oraz Kopę nad Krzyżnem. Na północ od Przełęczy Krzyżne są wspomniane Wołoszyny, ponad którymi wznosi się Masyw Koszystej. Pode mną w grani, w której się znajduję, widoczne są Żabie Zęby, Owcze Turniczki, Żabi Szczyt Niżni, a na końcu Żabia Czuba. Na prawo od grani Żabiego jest Dolina Żabich Stawów Białczańskich, lub inaczej Żabia Białczańska, w której położone są Niżni i Wyżni Żabi Staw Białczański. Od wschodu dolinę ogranicza grań opadająca z Młynarza. Za tą granią widzimy szeroko rozumiany masyw Szerokiej Jaworzyńskiej, wraz ze Spis Michałową Czubą, a bardziej na północ Zadnią Kopą i Cholicą. Za masywem Szerokiej Jaworzyńskiej znajdują się Tatry Bielskie, z najwyższym Hawraniem i ledwie widoczną Płaczliwą Skałą. Na prawo od Młynarza mamy Jaworową Grań, odbiegającą od Szerokiej Jaworzyńskiej w stronę Małego Jaworowego Szczytu. Grań tą możemy podzielić na jaworowe wierchy o łagodnych wierzchołkach, gdzie są m.in. Zielony i Żabi Wierch Jaworowy oraz poszarpane jaworowe turnie. Za Jaworową Granią dominuje sylwetka Lodowego Szczytu. Na prawo od niego leży Lodowa Przełęcz, a za nią Mały Lodowy Szczyt. Z kolei na lewo od Lodowego w grani głównej Tatr widoczne są Śnieżny Szczyt oraz Kołowy Szczyt. Dziękuję za uwagę.